Hej, cześć Siemano z tej strony Admiros. Witam Was bardzo serdecznie. Jest to kolejny audiolog, w którym to chciałbym powiedzieć kilka słów na temat y, mojego wyjazdu na PGA 2014, który to miał miejsce wczoraj. Tak, wczoraj się zaczął. No i pokrótce Wam opowiem, czy mi się podobało, czy nie. Jak to mniej więcej wszystko wyglądało na PGA. Tak więc na samym początku y, powiem, może tak. Był piątek. Poszedłem spać około godziny drugiej, później y, zasnąłem może koło trzeciej, coś koło trzeciej, a o piątej już musiałem wstać, więc miałem dwie godziny snu. O piątej wstałem, y, mój tata zawiózł mnie i kolegów na dworzec PKP no i stamtąd pojechaliśmy pociągiem TLK do Poznania, jej było zajebiście. Częściowo, częściowo, tak, bo. Jechaliśmy, oczywiście mieliśmy miejsca z rezerwacją. Jeżeli gdzieś jedziecie pociągiem, no to jeżeli jest możliwość wzięcia miejsc z rezerwacją, no to yy, naprawdę warto, warto wziąć miejsca z rezerwacją. Jeżeli nie ma rezerwacji, to na 99% nie usiądziecie i będziecie stać sobie przez całą drogę, co nie jest wcale fajne, w szczególności jak się wraca. <grych> Więc tak, pociągiem jechaliśmy jakieś półtorej godziny, coś, coś koło tego. Na miejscu dojechaliśmy tam była godzina, no jakieś 10 minut opóźnienia, chyba 8:40, jak się nie mylę. Coś, coś, coś koło tego wysiedliśmy. Poszliśmy, nie wiedzieliśmy oczywiście dokładnie, gdzie się wchodzi, ale jakoś obeszliśmy obiekt tam. Trafiliśmy do głównego wejścia. Już nawet nie wiem, które to było za bardzo. Jak się wychodzi z PKP, to poszliśmy, przeszliśmy przez pasy na lewo trochę wprosto i później w prawo i było główne takie wejście. Oczywiście kupiliśmy bilety, weszliśmy fajnie wszystko ten. No i pierwsze co, no to tłumy. Wszędzie, wszędzie, wszędzie tłumy. Gdzie nie spojrzeć na lewo, na prawo, wszędzie ludzie. Kosplaye były, cosplayerki też były fajne całkiem. Co jeszcze tam ciekawego mógłbym opowiedzieć o tym PGA? W sumie było tak dużo, że, że Wszędzie chciałoby się coś potestować, coś zobaczyć, ale z, takie kolejki były. Pamiętam, y, 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 byliśmy tam w czwórkę, tak, bo tego nie powiedziałem. Y, poszliśmy najpierw, gdzie my najpierw poszliśmy, już sami nie wiem. Ogólnie po całym obiekcie łaziliśmy w lewo, w prawo, gdzie się dało. No i jeden kolega właśnie został na, na giermaszu w kolejce. Czekał tam chyba z godzinę, naprawdę do giermaszu chyba była największa kolejka, jaką w życiu widziałem, ludzi, naprawdę multum. Jeszcze nie wpuszczali właśnie na ten giermasz, tylko po kilka osób, bo jakby się ludzie rzucili na te gry, to by mniej więcej to wyglądało jak nie wiem, wyprzedaż tabletów Biedronca albo coś, coś w tym stylu. Wpuszczali tam chyba po 5 czy po 10 osób. Coś koło tego, nie, no może nawet mniej, po 5 pewnie. No, i trzeba było czekać półtorej godziny, prawie że. No, i kolega czekał, no, i udało mu się dostać jakieś tam dwie gry. Kupił, był, zado był bardzo zadowolony. Ja, oczywiście, poszedłem sobie na Oculus Rifta, bo chciałem przetestować. No, i takie moje pierwsze wrażenie. No, całkiem fajne urządzenie, muszę przyznać. Wiem, że już pewnie je dobrze znacie sprzed paru lat, ale ja byłem pierwszy raz na PGA i nigdy nie testowałem Okulusa, więc, więc to było całkiem, całkiem fajne przeżycie dla mnie. Jechałem kolejką w tym Okulusie i jakość, rozdzielczość była, jakby to powiedzieć, nie najlepsza, tak? bo to było chyba 800x600. Grafika była fatalna w tym. Na pewno jakieś były inne wersje, ale wszędzie były kolejki. Od firmy SOS było właśnie takie fajne te niszczenie klawiatury głową, to było całkiem spoko, ale nie brałem w tym udziału, jakoś tak nie bardzo mi się przyciągało. Nie chciało mi się po prostu walić tą głową w klawiaturę. Chociaż mogło być to ciekawe wrażenie, ale tak jakoś, nie wiem, odpychało mnie to trochę. Pewnie była kolejka długa i nie chciało mi się coś w tym stylu. No co, oczywiście wszędzie drogo. Yy, tak, bo spałem dwie godziny, no to musiałem oczywiście sobie coś kupić, jakieś kawę czy coś. Postanowiłem, że kupię sobie napoje energetyczne. I kupiłem sobie najpierw jednego Red Bulla, wypiłem go. Później koło południa kupiłem... Nie, na południu kupiłem jednego, po południu kupiłem dwa, bo skapnąłem się, że jak, jak się kupuje jednego, to się płaci 6 zł. Jak się kupuje dwa, to się płaci 9 zł, czyli drugiego ma się trochę taniej. A jak się kupuje trzy, to tam chyba było 12 zł. Czyli tak jakby jeden gratis, gdyby się kupowało pojedynczo. No, było całkiem, całkiem to spoko. Szkoda, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Bo tak to mógłbym sobie kupić od razu trzy Red Bulle. ale tak wypiłem jednego, zasmakowało mi, w ogóle jakoś tak zajebiście się mi zrobiło, nie chciało mi się spać, no to później kupiłem jeszcze dwa i też je jednego wypiłem, a jednego później ostatniego w domu, tak, bo jeszcze chciałem sobie zagrać trochę w LOLa. No i co, ogólnie PGA, mnóstwo tłumów, mnóstwo stanowisk, naprawdę dużo rzeczy do, do zwiedzania, był Kinguin i tam koleś próbował pobić rekord w graniu tam musiał chyba ileś tam dni spędzić, czy tydzień, tydzień, tydzień przed komputerem, yy, grając tylko w jedną grę multiplayer. I on tam na żywo sobie siedział. Całkiem to było fajne. Widziałem paru youtuberów, yy, nie podchodziłem do nich, bo jak to youtuberzy sławni, yy, niestety z nimi tak jest, że jak tylko jest jeden sławny youtuber, to wokół niego jest banda ludzi i nie da się w ogóle podejść, więc po prostu sobie odpuściłem. A widziałem i samu. Sou-Shiba, filipińskiego widziałem na MSI. Trochę się stresował filipiński, ale no dobra, wybaczymy mu to. <y> Kogo jeszcze? Roka nie widziałem, ale mój kolega widział Roka. Pewnie nie widziałem go, bo mnóstwo, mnóstwo tłumów stało przy nim. Kto jeszcze był na MSI? Właśnie był filipiński i, i DJ Palasite. To ich widziałem fajnie. Fajnie DJ Palasite prowadził to. Oczywiście. Prawie przy każdym stanowisku, takim dość większym, jakby jakaś scenka, na przykład właśnie od MSI, rzucali piłeczkami, koszulkami, i kto złapie, tak? jakieś tam konkursy. No, całkiem spoko, tylko właśnie zauważyłem, że jak rzucali koszulkami, to po scenie były tłumy, tak? A jak tylko przestali rzucać, to nagle wszyscy odchodzili i troszkę luźniej się robiło. Czyli ludzie po prostu po prostu rzucali się na te podkoszulki, bo ja wygram pod koszulkę, tak! Ręce w górę wszyscy. <noise> nawet nie wiem po co, po co komu ta piłeczka taka gumowa, no chyba sobie będzie ktoś w domu odbijał. Ale też, piłeczka za darmo, no to, no to wszyscy się rzucili oczywiście. To było całkiem, całkiem fajne, bo można było coś za darmo zgarnąć, ale no, przy takiej liczbie osób, no to raz tylko leciała pod koszulka w moją stronę. Już ją miałem w ręku, ale oczywiście ktoś ją złapał, wydarł, zaczęli się bić, prawie że o tą koszulkę, i, i ktoś tam inny sobie wziął. Więc to całkiem, całkiem niezbyt fajne było. Yy, była też właśnie ta JP armia, I krzyczeli po prostu tam coś łubu-dubu, jebać fubu. Ja akurat byłem na górze, to mi ominęło bo to wszystko działo się na dole, tak, na dole na, przy głównym wejściu mniej więcej i tam krzyczeli, no to ja akurat byłem na górze i odpoczywałem sobie, jadłem tam kanapkę i coś jeszcze no to, no to, to było to było dość, dość można powiedzieć, że mi ominęło i bardzo się z tego powodu cieszę, bo jakbym był tam na dole to bym nigdzie nie przeszedł, bo oni po prostu stali w miejscu i tylko krzyczeli łubu, dłubu, jebać w łubu bez przerwy, no tak z 5 minut, no powiedzmy, krzyczeli, no może nawet dłużej, aż im się znudziło. Później chyba na zewnątrz wyszli, nawet na filmiku widziałem tam za Isamu poszli. Całkiem spoko, no jak kto jak lubi krzyczeć sobie u budubu, no to spoko. Ale jakbym był na dole, no to tam w ogóle bym nie przeszedł gdzie, gdzieś na no, jakieś inne stanowiska. No, tak więc jakoś tam dzień zleciał. Później była, co jeszcze ciekawego tam było, no było dużo gier indii też, ale jakoś tam też nie podchodziłem do tych stoisk. Jedno pamiętam. Ja poszedłem z jednym kolegą odpocząć, a dwóch kolegów zostało właśnie przy takim aucie. Jak tam wsiadłeś, no to były trzy monitory przed przed przednią szybą i mogłeś sobie pojeździć jakimś tam autem. No tak, fajnie. Chętnie bym sobie do niego wsiadł, chętnie bym sobie potestował. Bo naprawdę dobre przeżycie, bo te auto całe aż się ko kołysało, jak się skręcało, no to na boki się kołysało, więc takie fajne wrażenie można było odczuć. No ale jak liczyłem, no to dwóch kolegów czekało tam w kolejce dwie godziny, prawie, prawie dwie godziny czekali, żeby tam się dostać. Więc wszędzie kolejki, gdzie, to, gdzie by nie spojrzeć, no to ludzie, kolejki, masakra po prostu. Gdyby były po prostu mniejsze kolejki, no to byłoby spoko. Bilet oczywiście kosztował 17 zł wejście, a na pociąg miałem 40 zł ze zniżką w obie strony, czyli 20 zł w jedną stronę kosztował mnie bilet. Później jeszcze zostaliśmy, miał być o 18 ekskluzywny pokaz Wiedźmina, ale niestety nie zdążyliśmy na to, za co się bardzo wkurzyłem, bo praktycznie cały dzień tylko już na to czekaliśmy, bo wszędzie były kolejki, nigdzie się nie szło dopchać. Ale tak. Czekamy już pod tą sceną. Była gdzieś tak godzina około 18.00. No i miał być ten przed 18.00, jeszcze było, bo tam jakiś był kon, konkurs gitarowy. No i tam wygrał jakiś chłopak, nawet nie wiem, bo nie przywiązywałem za bardzo do tego uwagi. Yy, tak, konkurs się skończył, miał być już Wiedźmin. No i wyszedł pan od MSI, chyba nie kojarzę go, jak on tam się nazywał, niestety. No i powiedział, że yy, ci z MSI przyjadą trochę później, a najpierw będzie koncert, który miał być. Koncert miał być chyba od... Nie, miał być tak. O 18 miał być pokaz Wiedźmina oraz y, jakiś tam ekskluzywny koncert. Czy, nie, ekskluzywny pokaz Wiedźmina oraz jakiś koncert. Y, no i tak, no i powiedzieli, że najpierw będzie koncert. No spoko, czekamy. A o 18.30 miał być Wiedźmin. No i niestety się nie doczekałem na Wiedźmina. Bo pociąg miałem o 19.40. Więc zanim tam bym doszedł, zanim zobaczyć, o który odjeżdża, więc zawsze lepiej być wcześniej. No to tak sobie powiedzieliśmy, że wyjdziemy za 1519. No i czekamy, tam już prawie za 15.19 Oni tam ten koncert najpierw rozstawiali, później się przygotowywali do tego. No i wreszcie coś tam zaczęli grać, ale to też były takie bardziej ćwiczenia, więc nawet na koncercie nie byliśmy, więc muszę teraz po prostu mm, poszukać. Gdzieś, gdzieś w internecie, może ktoś nagrał ten ekskluzywny pokaz Wiedźmina, bo naprawdę chciałbym to zobaczyć, a niestety się nie doczekałem. No i co, poszliśmy? Wróciliśmy, wsiedliśmy do pociągu, jeszcze przed odjazdem kupiłem sobie kebaba, chociaż to był jakiś Turek, który go sprzedawał, i troszkę się. Chyba turek, takim taki mniej więcej miał odcień skóry. Troszkę się obawiałem co do tego mięsa, które sobie tam cały dzień się smażyło i nie wiem za bardzo z czego ono pochodziło. No ale dobra, zjadłem je tak, więc, więc żyję jeszcze, więc wszystko jest chyba ok. I tak, no wsiadamy do pociągu, znaczy czekamy na pociąg. Oczywiście jakiś tam bezdomny po drodze się trafił, usiadł i coś tam sobie, jakimś drucikiem dłubał w nodze, tak zerkałem, na szczęście, nie prosiła żadne pieniądze. Co też mnie zdziwiło, bo w łodzi na przykład co chwilę tam ktoś mnie zaczepia. No ale cóż, yy, no, poczekaliśmy na pociąg, przyjechał, wsiadamy, oczywiście tłumy ludzi. Yy, pociąg był no, praktycznie pusty, tylko że właśnie w Poznaniu mnóstwo osób wsiadło. No i oczywiście wsiadamy, i też wam nie opowiedziałem, bo jak wsiadaliśmy jadąc do Poznania, nasze miejsca były zajęte i musieliśmy powiedzieć, -h -h, mamy, yy, mamy rezerwację, przykro mi, ale musicie opuścić nasze miejsca, więc z powrotem było tak samo, tylko że tylko że to byli młodsi ludzie. Z gimnazjum chyba ktoś tam był. I właśnie mówimy, no to są nasze miejsca, więc no przykro nam. A już, już się prawie, prawie że ludzie je cieszyli, że sobie znaleźli miejsca to rezerwacja, więc morał cały z tej historii to jest taki, że. Y, punkt pierwszy PGA to ogromne tłumy, chyba podobno w tym roku właśnie najwięcej osób było na PGA 2014, tak dodajmy. Y, najwięcej chyba osób było w tym roku. Tak, gdzieś czytałem też pisali na PGA, że chyba najwięcej. No, całkiem spoko, tylko myślę, że powinni jakoś to inaczej rozwiązać ten problem. No tak, a właśnie nie powiedziałem, bo w zeszłym roku nie byłem na PGA, ale widziałem filmiki, że ogromne kolejki przed wejściem były. W tym roku nie było kolejek przed wejściem, dosłownie po bilet się czekało dwie minuty, a jak się wchodziło, to tylko skasowało się bilet i dosłownie wszystko trwało z 7 minut. Samo wejście. Więc było spoko, ale później właśnie było mnóstwo ludzi, i myślę, że powinni jakoś to rozwiązać, ten problem, bo naprawdę dwie godziny czekać do jednego miejsca, no to tak naprawdę w ciągu całego dnia można zwiedzić tych miejsc, no tych stanowisk z 5-6, bo naprawdę stać w miejscu i patrzeć, to się aż odechciewa trochę. Jakby to jakoś podzielili, nie wiem. No w sumie nie wiem, jak to można podzielić. Chyba się nie da. Trzeba zrobić jakieś większe targi jeszcze. Chociaż tej tak są największe poznańskie, więc, więc nie wiem po prostu. No i tak wracając do historii, no to sobie wróciliśmy pociągiem, wsiedliśmy, wszystko było spoko. Jak jechaliśmy do Poznania nie było kontroli, z powrotem była kontrola biletów. Ale jak mieliśmy, no to co się, co się martwić, tak? Nie ma się czym, czym przejmować. No i cóż, co bym mógł Wam jeszcze tutaj opowiedzieć... Czy, czy, czy chyba już nic więcej. To wszystko co miałem do powiedzenia. Tak, czyli morał taki. Punkt pierwszy PGA to tłum i kolejki powinni coś z tym zrobić. Morał drugi to taki, że, że go zapomniałem. Hm. Coś miałem powiedzieć, tak, tak to jest myśl uciekła. E, jaki jest drugi morał z tej historii? Pierwsze to pociągi. Nie, pierwsze to kolejki na PGA. A drugie, no dobra, powiedzmy, że. Red Bulle dają skrzydeł, fak faktycznie. <grych> nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć tego drugiego faktycznego morału, więc, więc niestety go nie będzie. Tak więc mam nadzieję, że się Wam audiolog podobał. Niestety nie nagrałem nic, bo nie miałem za bardzo czym. Jedynie miałem telefon. A jak wiadomo, telefonem jakość jest fatalna, więc przy, zresztą przy takich tłumach, to, to nawet jeżeli miałbym telefon z dobrym nagrywaniem, to i tak przydałby się jakiś mikrofon który by to nagrał, bo tam było dość głośno, więc nawet z telefonu by mojego głosu nie złapało, więc, więc to trochę lipa. Dobra, to wszystko. Mam nadzieję, że się Wam audiolog podobał. Zapraszam na kolejne audiologi, odcinki, gameplaye, let's playe i wszystko inne na moim kanale. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!